Cześć, z tej strony Wojtek. Dalej trwa Orktober, a dzisiaj będziemy sobie mówić o legendzie pięciu kręgów. Odwiedzimy szmaragdowe cesarstwo i zobaczymy, jak u nich z orkami. Ale wiecie co? Mam złą wiadomość. W szmaragdowym cesarstwie nie ma orków. Sprawdziłem zarówno legendę pięciu kręgów, sprawdziłem zarówno Adventures in Rokugan oraz nie pamiętam, jak się nazywa teraz ta stara wersja, chyba Kraina Wschodu. Ważne mi się, wszystkie te gry, które mam, do których mam dostęp w świecie legendy pięciu kręgów, które dzieją się w Rokuganie i okolice, niestety nie ma tam orków. Ale za to są gobliny. Są gobliny i są bakemono. Chyba dobrze to wymawiam. Są to zielonoskórzy, więc o nich sobie opowiemy. Są jeszcze orkowie, ogry. Są jeszcze ogry oraz są jeszcze trolle. Trolle widziałem tylko właśnie w tych Adventures in Rokugan. Nie kojarzę ich ze zwykłej legendy. Może są. Nie pamiętam. Ale skupimy się na bakemono. Skupimy się na goblinach, więc zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Pierwszym problemem, który pojawił się, gdy przygotowałem się do tego materiału, było to, poza tym, że nie ma orków oczywiście, że bakemono i gobliny wielokrotnie są, jest mówione, że to jest ta sama rasa, tylko inaczej nazywana, ale też zakrzycznie tyle razy, ile znajduję informacji, że oni są tacy sami, że to jest ta sama rasa, to tyle samo znajduję informacji, że to są osobne rasy. Więc ja Wam powiem, jak jest u mnie w Rokuganie. Bakemono to są te takie gobliny mniejsze, gorzej zorganizowane, bardziej te, które zajmują się kradzieżą i atakiem 1 do 20. Działają podstępem, nie mają honoru, nie starają się naśladować ludzi, bo są po prostu tymi zwykłymi złolami, tymi takimi goblinami, które znamy z większości systemów fantasy w takim najgorszym ich wydaniu. Oczywiście są oni wyznawcami Fulenga upadłego Kami, mieszkają w Krainach Cienia, ale wraz z jego siłami często pojawiają się w Rokuganie. Z racji swoich rozmiarów często też nie tylko jako główne siły uderzeniowe, ale także jako zwiad lub po prostu czasami udają się do cesarstwa z tego powodu, że tam jest na przykład łatwiej o żywność. Zamieszkują jakieś lasy, niedostępne góry, i tam sobie wiodą lepsze życie na pewno niż to, które mieli w Krainach Cienia. Rokugańskie gobliny wyglądają tak, jak z reguły wyglądają gobliny. Są niewysokie, garbią się, ich ciała są poskręcane. Mają bardzo dużo ostrych, ale zarazem krzywych zębów. Często się nie myją i po prostu śmierdzą. Jeśli zdobędą jakieś przedmioty należące do ludzi, często w bitwie, to nawet nie czyszczą ich z krwi, po prostu noszą tak, jak to zdobyły. Ale w mojej legendzie, w przeciwieństwie do bakemono, oni używają sprzętu, który zdobyli, w sensie nie tylko jakiegoś kawałka ostrza, ale także opancerzenia, ubioru, czy też na przykład kapeluszy. Są one gwałtowne, mają bardzo niską inteligencję i ogólnie nie potrafią się zachować. I znów, znalazłem dwie legendy, które mówią o tym, skąd się wzięły gobliny. Jedna z nich mówi o tym, że stworzył je sam Fulęg, po to, żeby zniszczyć po prostu szmaragdowe cesarstwo, a druga mówi o tym, że gobliny wcześniej były niewolnikami Nezumi, czyli szczuroludzi, które kiedyś miały wspaniałą, bardzo rozwiniętą cywilizację. Ale w momencie, gdy Fulang spadł z nieba i po prostu wylądował w środku ich cesarstwa, wszystko zostało zniszczone i one się uwolniły. Nieważne, czy Fulang je, że tak powiem, stworzył, czy tylko je dla siebie przysposobił, miał z nimi jeden poważny problem. Były zbyt głupie, by mogły go tak naprawdę czcić. Oczywiście wykonywały wszystkie jego polecenia, ale to nie było to, o czym marzył. Gobliny z reguły idą za tym, kto je do tego zmusi. W sensie, nie to, że są bardzo strachliwe, choć to też, ale po prostu imponuje im kult siły, a same nie potrafią za bardzo się zorganizować. W armiach Krain Cienia z reguły idą w pierwszych szeregach. Raz dlatego, żeby nie trzeba było ich długo żywić. Dwa, jako typowe mięso armatnie. A trzy, no potrafią się czasami wprowadzić w stan niezłego berserkera. Ale o tym opowiemy sobie za chwilę. Gobliny naśladują wszystko, co stworzyli ludzie. Dlatego też wytworzyły pewien rodzaj swojej magii. Ale tak naprawdę ciężko ją zgłębić, ciężko powiedzieć, czy przypomina ona bardziej magię żywiołów, choć pewnie nie, czy magię krwi. Ale nie zawsze używa się tam krwi, więc naprawdę bardzo ciężko ją zakwalifikować. Gobliny rozmrażają się bardzo szybko, jak wszyscy zielonoskórzy chyba w każdej grze. Osobnik dorosły jest już niespełna rok, przez co stanowią oni od połowy do 2/3 populacji Krain Cienia. Więc opowiedzmy sobie o tych goblinach, o których wspominałem, które zostają berserkerami. Oczywiście jest to mały element ich armii, bo jednak tchórzostwo jest silniejsze. Jednak były i też takie gobliny. I ciężko powiedzieć, bo znów są dwie informacje. Jedna to kwestia po prostu, że to ich psychiki,
że były tak złamane albo tak zgorszone, że po prostu tylko chciały zabijać i wpadały w ten dziki szał. Inne mówią, że były to specjalne narkotyki, tudzież czary, które przygotowywali dla nich ich cacycy, cacykowie. To są właśnie ci magowie, powiedzmy, goblińscy. Więc w ten sposób odurzone gobliny atakowały wroga i walczyły, aż padły. Ale jest też inny element, inny sposób, inny rodzaj berserkerów, którego używały gobliny w walce. I tutaj historia powstania tych drugich jest bardzo fajna, bo jak mówiłem, gobliny naśladują wszystko, co wymyślili ludzie i chciały w jakiś sposób naśladować zapalone strzały. W związku z czym wymyśliły magiczne błoto, które było bardzo łatwopalne, pokrywały nim siebie, podpalały i rzucały się w wir, w oddziały walczących samurajów. Ale w aspekcie orków pozostaje jeszcze jedna kwestia, tak naprawdę jedna postać. Podczas zbierania materiałów do tego, podczas zbierania informacji do tego materiału, znalazłem informację o pewnej istocie, która nazywa się Omoni. I teraz tak, jest to osoba, która wychowywała się wśród piewców krwi, był zaufanym samego Daigotsu i w jego opisie zawarte jest, że był bardzo zwierzęcy. Na grafikach, które go prezentują, naprawdę wygląda jak ork. A co ciekawe, był nazywany też twórcą, tudzież kreatorem. To on eksperymentował na goblinach, to on je zmieniał w inne istoty. No, był takim, powiedzmy, postępowym człowiekiem, który zajmował się krzyżowaniem DNA. I to w zasadzie wszystko, co wynalazłem w świecie legendy pięciu kręgów na temat goblinów, na temat zielonoskórych. Nie ma tego za wiele, nie jest tak do końca. Ale w tym miesiącu pokażemy wam, że mimo, że w niektórych systemach nie ma tych typowych orków, to są oni jako, że tak powiem, inspiracją dla powstania wielu innych ras. Ale o tym opowiemy sobie kiedy indziej. To był Wojtek, a wy jesteście na kanale To Wszystko Wina Elfów. Dzięki za poświęcony czas, cześć i do usłyszenia. Jeśli podobał ci się ten materiał, możesz wesprzeć nas na platformie Patronite. Pamiętaj, że nawet 5 zł robi dla nas dużą różnicę. A obok pojawiły się propozycje naszych innych filmów, do których serdecznie Cię zapraszamy. A jeżeli nie masz wolnych środków, to pamiętaj, że komentarz i łapka w górę w zupełności wystarczą.